Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Pogadamy sobie dzisiaj o ulubionych broniach w serii Halo. Halo to jest taka ciekawa i fajna seria gier, w której ten gameplay jest dość specyficzny, trochę się odróżnia od typowej strzelanki, ma swój własny feeling i bardzo ważny jest dobór broni zróżnicowanego oręża, gdzie każdy ma jakiś swój myk, jakiś swoją specyfikę i możliwości ranienia tutaj kosmitów w kampaniach serii Halo jest naprawdę dużo, więc na pewno każdy z nas ma swój ulubiony oręż do walki z Covenantami, no i innymi Spartanami, jeżeli chodzi o tryby multiplayer. Tutaj zapytałem w dwóch miejscach, a nawet w trzech, o ulubione rodzaje oręża z serii Halo i sobie teraz przejdziemy od tych najmniej popularnych do najbardziej popularnych, przy czym no najmniej popularne mam na myśli takie, które zostały wspomniane chociaż raz, więc jeżeli nic nie zostało tutaj powiedziane, znaczy, że nikt tutaj z moich ankietowanych nie potwierdził zainteresowania tym rodzajem broni. Więc zaczniemy od pojedynczych wzmianek, sprawdzimy sobie tutaj najmniej popularne w tutaj mojej grupie docelowej rodzaje broni i tak jak mam na liście, karabin świetlny. Wiecie, co to jest karabin świetlny? To jest jednym słowem BRK Promethean. To jest to, co doszło w Halo 4, było w Halo 5. Specyfika jest taka, że oczywiście bez przycelowania wali potrójną serią, a jak sobie przycelujemy, wali pojedynczą, czyli coś pomiędzy BRK-ką a DMR-em. I tutaj oczywiście argumenty osoby zgłaszającej tę broń były takie, że o, fajne, bo trochę inna BRK. Równie fajna jak BRK, a trochę inne, więc damy to też do tej właśnie puli do wspomnienia. Drugą bronią jest granatnik z Halo Reach. Ja pamiętam ten granatnik z Halo Reach. Pamiętam, że nic z nim nie trafiłem, ale to najwyraźniej dla osoby zgłaszającej go tutaj do plebiscytu jest zaletą, bo argumenty były oczywiście takie, że trzeba się go nauczyć, inaczej się zachowuje niż w większości gier i musimy wiedzieć, jak nim strzelać, jak się nim posłużyć, żeby to było skuteczne. A więc granatnik idzie tutaj na listę honorowych wspomnień. Podstawowy karabin, no to myślę, że z niego tyle się strzelało, że musiał wejść w krew paru osobom i pewnie jest tak nisko głównie dlatego, że mógł się ograć, bo zaczynamy z nim zawsze i mamy go prawie zawsze pod ręką. To jest podstawowy sposób grania Halo razem z pewną inną bronią, która jest zapewne trochę wyżej. Honorowe wspomnienie to również snajperka. Wiadomo, snajperka niesamowita rzecz na długie dystanse, ale stwarzająca problemy, jeżeli chodzi gdzieś blisko, więc też trzeba się nią umieć posłużyć. Spartan Laser, tutaj oczywiście kwestia możliwości załatwienia tego przeciwnika jednym strzałem, to jest bardzo ciekawy aspekt i fajny pomysł na broń ogólnie. No i jest taka, powiedzmy, ikoniczna w jakiś sposób. No i wyrzutnia rocket launcher RPG. Tutaj oczywiście z namierzaniem w Halo 2 i chyba w Reach, tutaj nie pamiętam. Tutaj już strzelam, odwołuję się do jakiejś swojej ogólnej wiedzy o serii Halo. No ale to jest taki dość standardowy rodzaj broni. No ja bym tutaj wyróżnił, myślę, głównie design, bo te dwie lufy jednak robią się powoli ikoniczne i to jest coś naprawdę fajnie odróżniającego typowy rodzaj broni od tego, co mamy w naszej ulubionej serii gier. I tym sposobem przechodzimy do głównego dania i to będziemy mieli cztery segmenty, cztery schodki. I pierwszy schodek to będą równie często wspominane rodzaje broni, które nie dostały się na podium. I tutaj przejdźmy sobie po kolei. Oczywiście, co mnie zdziwiło, BRK. Jest inny karabin, który jest wyżej, ale BRK taka ikoniczna jest dopiero tutaj, więc co, czyżby też się znudziło graczom od czasu, kiedy to było Halo 2, przez te wszystkie części i czyżby inni tutaj zagłosowali na trochę nowszy rodzaj uzbrojenia, będący jego wariacją? Może tak, może nie, ale no takie są fakty tutaj w moim gronie ankietowanych. BRK jest tutaj na tym takim czwartym miejscu ex aequo z kilkoma innymi rodzajami broni. Potem jest coś, co mnie wyjątkowo cieszy, czyli SAV, mogę tak to nazwać, czyli ciężki karabin maszynowy, plus działo kinetyczne. To są dwie bronie z Halo 4, które uważam, że są rewelacyjne, są nowe, są inaczej zrobione niż reszta, działają inaczej niż reszta, a mają cały czas ten feeling taki Halo. Z SAV-ki trzeba wiedzieć, jak kontrolować ogień, żeby to było skuteczne i jestem absolutnie zakochany w tym, jak to się
odbywa podczas typowych walk, plus tutaj, ktoś wspomniał, mój ulubiony rodzaj samego karabinu ciężkiego, czyli wariant odpowiedź z Halo 5, przy okazji, jak to się tam nazywa, Warzona, oczywiście Warzona, pamiętam. I gdzie oczywiście strzelamy wybuchającymi pociskami, więc tutaj jeszcze więcej zabawy, jeszcze więcej radochy z rozwalania hord wrogów. Więc tutaj na absolutnie tej broni nie mogło zabraknąć, jeżeli by jej zabrakło z waszych głosów, to sam bym ją tutaj wcisnął. No i działo kinetyczne, czyli taki ray gun, coś strzelające bardzo celnie na duży dystans, ale no wymagające odpowiedniego naładowania. Dobrze się wpisuje tutaj w realia współczesnego Halo, dobrze tutaj uzupełnia uzbrojenie, jest fajnie wykorzystane, więc nic, tylko lubić tę broń. Zostało również wspomniane SMG, również w wariancie wyciszonym i tutaj muszę przyznać, że wyciszone SMG to jest coś, z czym chciałbym przejść całą grę, najlepiej, no najlepiej, jedyną na grę dostępną, czyli ODST. I to jest coś, z czym naprawdę byłbym w stanie, do czego byłbym w stanie się przywiązać i się absolutnie nie nudzić przez resztę kampanii. No i honorowe wspomnienie, no honorowe wspomnienie może nie takie bardzo, ale ten czwarty poziom zamyka Energy Sword, czyli miecz energetyczny Covenantów, który też jest absolutnie ikoniczny, jest taką najbardziej pożądaną bronią do walki wręcz, zdaje mi się. I no czymś, no nie można temu odmówić, jakiejś popularności wśród Halo, jakiejś ikoniczności, nie wiem, statusu kultowego może nawet. I to jest coś, z czym się, czego bym osobiście nie poparł kandydatury, ale absolutnie się zgadzam z tą obecnością tutaj. No i dobra, przejdźmy do ścisłego podium, tutaj będą już pojedyncze rodzaje broni na każdym miejscu. I trzecie jest dla mnie trochę zaskoczeniem, ale chyba wiem, skąd się tutaj wzięło. Otóż na trzecim miejscu jest strzelba. Strzelba, tak. To jest bardzo dziwny wybór, bo ona się niczym za bardzo nie wyróżnia. To jest taki idealny odpowiednik snajperki na bliski dystans, czyli trzeba umieć tą wielką moc okiełznać na odpowiednim dystansie. To jest dokładna analogia snajperki. Ale no, prawda jest taka, że to dostało się tutaj tak wysoko, bo bardzo często było wspominane jako drugi wybór. A że no, dawałem po punkcie każdej broni wspomnianej tutaj w moich postach i w miejscach, gdzie pytałem, no to strzelba dostała w ten sposób. Tyle razy była wspominana jako ta druga, że dotarła aż tak wysoko. No i ja się chyba zgodzę, strzelba to jest zawsze coś ciekawego. Coś, co w serii Halo wymaga absolutnie jakiegoś ogarnięcia, zrozumienia i pewnej wprawy, żeby to skutecznie wykorzystać. No bo jak damy komukolwiek tę strzelbę, kto nie grał wcześniej w Halo, to może mieć nie wiem czegokolwiek. A wiadomo, no strzelba w Halo to jest przede wszystkim przedłużenie walnięcia z piąchy, z kolby. No i jak wymierzymy idealnie dystans, no to jest ta wielka satysfakcja zabicia przeciwnika jednym strzałem. To jest coś, co no na pewno podniosło tę strzelbę, rangę tej strzelby, tej broni w oczach osób, które ją zgłosiły tutaj do miana ulubionej broni w serii Halo. Miejsce drugie. I tu jest coś, co mam wrażenie powinno... na miejscu czego powinna być znana BR-ka, ale moi ankietowani odpowiedzieli DMR. DMR to jest oczywiście nowy rodzaj broni, który został dodany w Halo Reach. No bo uznano, że nie może być BR-ki, bo BR-ka doszła w Halo 2, jakby to miało jakieś znaczenie, no ale powiedzmy, że w lore gry to się zgadza, że przed wprowadzeniem BR-ki był DMR. No i był to karabin strzelający pojedynczymi pociskami, przez to musiał być trochę inaczej zbalansowany i między innymi inny balans był wspominany jako wielka zaleta DMR-ki, ponieważ trzeba bardzo precyzyjnie strzelać i ma on odpowiednią siłę, żeby mając pewne umiejętności móc bardzo sprawnie zabić przeciwnika. No i głównie to było powodem tak wysokiego miejsca. A teraz zapytam was wszystkich panów serii Halo, osób, które wiedzą o niej cokolwiek, na pewno w wielu przypadkach bardzo dużo, ale jeżeli wiecie cokolwiek, to załóżcie, co mogło być na pierwszym miejscu. Tak, na pierwszym miejscu jest cholerny Magnum, który jest po prostu jakąś niesamowitą siłą, jakimś niesamowitym elementem kultowym, ikonicznym dla całej serii, którego nie mogło zabraknąć na pierwszym miejscu takiego zestawienia. Magnum od zawsze był, od zawsze, na zawsze ma być i to jest po prostu coś, co wiadomo, pierwsze słowa
przy trybu Firefight Halo Reach na Xbox Pandeju w 2010 roku. To było zmiana na Magnum i tekst w stylu prawdziwi fani Halo strzelają z tego. I to jest coś, co mi utknęło na zawsze w głowie i co próbowałem zrozumieć, grając w kolejne części Halo, kiedy zaczynałem z tą serią, ale teraz już wszyscy wiemy, jak to się działa. No mając Magnuma przede wszystkim w Combat Evolved, to możemy przechodzić całą grę z tym. Broń bardzo skuteczna, bardzo celna, kosi tych wszystkich, to całe mięso armatnie, które nam się pojęta pod nogami, no i możemy bardzo skutecznie go użyć w odpowiednich sytuacjach, w innych momentach, jeżeli chodzi o dopełnienie tej klasycznego duetu z karabinem, no to nic nam więcej tutaj nie potrzeba do skutecznego grania na tych bardziej podstawowych poziomach i Magnum musiał tutaj być, zapisał się na zawsze w historii gier jako takich, no i tutaj wręczamy złoty medal ulubionego oręża serii Halo, tak dla właśnie Magnum. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, oczywiście powiedzcie, jakie są Wasze typy, czego zabrakło, co jest za wysoko i co powinno być jeszcze w jakiś sposób zmienione. Jestem bardzo ciekaw tutaj opinii, no bo jednak pytałem o to już jakiś czas temu, trochę mi zajęło robienie tego filmu, ale stało się, wiecie, jakie tutaj w naszym otoczeniu są preferencje, jeżeli chodzi o dobór uzbrojenia w serii Halo. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, wypatrujemy prezentacji Halo Infinite. I oby wszystko poszło po naszej myśli, nie chcemy powtórki z Halo 5 i oczywiście obyśmy się doczekali jak najlepszego rozwinięcia tematu arsenału w serii Halo. Dzięki za uwagę, cześć!